Witam was tutaj, cześć, to mam znowu, zapraszam was na kolejny odcinek z Thieves' z PlayStation 4 Mass Transit. I jak widzimy, jesteśmy w naszym miasteczku i już na dzień dobry, kiedy włączyłem tylko grę, widziałem, że jest problem i że trzeba go rozwiązać. Ale dzisiaj się nie będziemy głównie zajmować tym problemem, ponieważ mamy problem korków, a konkretnie tutaj. Tu się robią straszne korki, o teraz idzie płynnie akurat, jak na złość. Ale jak zaraz, o widzicie, te dwa autobusy. Jak one tu wjeżdżają, to one tutaj nieźle mieszają. No póki co nie jest źle, bo ci stoją. Aha, okej. Ale zaraz tym się zajmiemy, dobra? Jak teraz tutaj patrzę. Tu trochę pozmieniałem pasy, aby cztery włączyły się w cztery. I żeby to, tu usunąłem tak swoją nogą też przyjazdy. I teraz się zajmujemy tą częścią miasta i się zastanawiam, tak szczerze powiedziawszy, jak ich tu podłączyć. No bo tędy musi ewidentnie iść jakaś droga. Tutaj. Dobre pytanie. Jak ja to zrobię? No, dobra, to takie nie jest, hehehe. W sumie nawet. Okej, jest na to parę sposobów. Po pierwsze zetknijmy sobie, jak jeżdżą te nasze autobusy. Okej, autobusy jadą w miarę normalnie. To ja mam pomysł, co to zrobimy. Po pierwsze to wyrzucimy i to wyrzucimy. Ciach, ciach, okej. Po drugie tu zrobimy sobie zjazd w dół. Tylko to dlatego tutaj nie pomaga, bo ona tak tutaj skręca. Okej, i spróbujmy jeszcze raz. Nie gadaj, że to jakiś sobie mi się słup zrobi, będę wściekły. Dobra, nie. Tu jest dobrze. Tu jest nasza ukochana droga taka. Swoją drogą tutaj z autobusami też byłaby dobra. Ulepsz. Nie. Tutaj to nie. Tu nie wolno. Powiedzmy, że... Nie, tutaj już lepiej to z drzewkami wygląda. O, dobra. I tutaj trzeba podłączyć tą. Dobra. Przywrócić strefy w miarę możliwości, zanim się jeszcze upousuwają. Tu były biurka. O, to pamiętam akurat. I teraz pierwsze nic, tutaj musimy wyłożyć ten kawałek tutaj. Okej. I puścić to dołem. Let's try. Właśnie mówię, let's try. No nie jest to najlepsze rozwiązanie, jakie widziałem w życiu, ale no dobra, już nie będzie. Chcielibyśmy... Czekaj, możemy przesunąć chyba ten budynek. Możemy. No to przesuńmy ciebie. I tu sobie zrobimy zjazd drugi. Po pierwsze, linie pomocnicze wyłącz. To na coś takiego. I jeszcze raz. O, dobra, jest dobrze. I gdzie my tu sobie wyjedziemy? A no wyjedziemy sobie tutaj. Tu mam taki plan, że tu będzie wyjazd. Zobaczmy, jak by to wyglądało. A no całkiem. Ale nie, ja bym chciał gdzieś tu. Tak, to może być nawet taki krótki pasek. I tutaj stąd. Chcę, żeby to weszło już w dół. Tak, po pierwsze tą wieżę można trochę sobie bardziej przesunąć na środek. To nie będzie złe akurat. I tu w dół. Okej, dobra, może być nawet tak. I to tutaj. Dalej. Muszą być dwa pasy, bo wtedy wjeżdżają dwa pasy i będzie to według mnie lepiej działać. Dobrze, i tutaj mamy ten jeden pas, co nie? Wjeżdżający z podziemi i ten jeden pas będzie to tym pasem. Jakby ktoś się zastanawiał, to teraz na szybko wymyśliłem z innego mojego miasta. Tutaj źle. Musi to się idealnie tutaj mi połączyć. O, dobra. I to byłaby jedna część. Druga część
To jest podłączenie tej części miasta. Zresztą. Dobrze, daj mi już tutaj dowolną. No właśnie. Dotąd. I tutaj sobie po prostu gdzieś wyjedzie. I tutaj, ponieważ jest ten zjazd i on tam tutaj jest rzeczywiście potrzebny, on tutaj sobie dojedzie. I tutaj też. Okej. Widzę, że to jest większy problem niż myślałem. Dobrze, i zerknijmy. Czy tu na pewno nie ma skrzyżowań, tu nie ma świateł, tu są światła. Okej. Dobrze. I teraz, przynajmniej w teorii, powinno to się zacząć działać tak, jakbym chciał. Bo teraz, jak tutaj mają ci wyjazd, to tutaj mają idealnie po dwa. Tu ci wjeżdżają sobie szybko i tu będą ładnie wyjeżdżać i nie korkować tego. Dobrze, a teraz wracając, tak właśnie, my usunęliśmy sobie nasz maglev, który tutaj jechał. Jak ostatnio się zastanawiałem na wersji PC, to tak właściwie dodatki dużo tutaj dodają, ale... Ale jednak fajnie, jak są te wszystkie połączenia transportowe. Bo tam nie mam żadnych, co nie? Mam tylko bambaje. No, umówmy się, bambaje to nie koniec świata. O! Tylko jeden tutaj. No, bo to może być. A, tu już jest gorzej. No. Nie trzeba aż tak dużo. Chyba, że... Nie, dobra. Podnieśmy sobie tutaj po prostu ten mały kawałek. I tutaj sobie dajemy nową dzielnicę. Taką kompletnie luźną. Bez głównej drogi. Znaczy, główną drogą będzie autostrada. Ale ona będzie wyciszona. No i po niej też nie chcę, żeby coś tam zbytnio jeździło. Tutaj ta miejsce, to będzie taka większa trochę dzielnica. Ale tutaj też taka większa, to też nie wiem. O, proszę bardzo. Stąd tutaj będzie może jakieś podłączenie, ale na razie nad tym nie będę myśleć. Tak, taka dziwna w różnych kształtach, co nie, żeby nie było wszystko tak w jednym wspaniały sposób. Dobra. I tutaj stąd, ponieważ tu jest nasza główna droga, będzie przyjeżdżać tędy i tędy. Okej. Dobra, w miarę to wygląda. I teraz tak, tu się jakiś korek robi. A, no tak, trzeba będzie to też zrobić, ale nie dzisiaj na pewno. To zmienić z tego, co tutaj mamy teraz, na coś innego. Bo tu widzimy, jaki się korek robi. Tu muszą być trzy pasy, kopa. Dobrze, no i tak. Pierwsze, co mi tutaj postawmy, zanim cokolwiek zaczniemy budować, to jest ta nasza ukochana stacja. I ja tą stację chyba postawię ją w ten sposób, nad drogą. Bo wtedy może się budować więcej budynków. Okej, tylko musimy ją jakoś inteligentnie tutaj jeszcze wstawić. To może być problem, inteligentnie wstawić stację kolei jedno... maglewa. Tak, czy możemy sobie wstawić to do już maglewa? Bo to byłoby idealne. Ciach. Ciach. No dawaj. O, możemy. Dobra. No to niech będzie w ten sposób. I już jest podłączone, świetnie. Teraz jedyne co trzeba zrobić. Czemu tu już? Patrzcie, już jeżdżą, naprawiają drogi. Ale jeszcze tutaj nawet nikt nie mieszka. To się nazywa. A było, było. Okej, rozumiem, że w ten sposób nie chcesz, ale tutaj to już... Tu już to musisz. Dobrze, to stąd to sobie zrobimy tutaj zakręt. Tędy. Ja mam tędy. I tak tutaj. A stąd będzie tutaj połączenie. Dobra. Teraz jakieś parki. No bo tutaj to... Tutaj to jest, to nie jest ta inna seria. I tutaj sobie parki wstawiamy normalnie. Może nie aż tak wielki, bo mi tutaj się nie zmieści. O, od tego może. Dobrze, tu taki jeden. Kolejny. Tego chyba strasznie rzadko ustawiam. Może dlatego, że jest duży. To teraz jak tak widzę, jaka ja mam wielkość. Dobra, tutaj może być. I jeszcze może kolosal. Kolosal to może być, że nie przywieźli.
Dobrze, brakuje wam wody i prądu. Tym się za chwilę zajmiemy, jak się tutaj... Albo dobra, dajmy wam najpierw wodę, żeby ci mi tutaj już nie zrzędzili. Ciach, 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 ciach. Okej, dobrze, to wy macie. Od razu wam tutaj schron też postawimy, ale to za chwilę. Ponieważ tutaj jest hałas, no to tu by dużo nie mówić, tu jest hałas. To sobie wypełnimy. Ciach, ciach. Tak, tu będą biuda. Które ten hałas będą próbować odciąć od reszty miasta. Ale no, maglew tu się przyda akurat. Co tu dużo mówić, on tu się przyda. No i resztę to już się budujecie do woli. Tak, co do prądu, to tutaj się ten budynek mi się tutaj nie podłączył, więc musimy pociągnąć do duta. Ale sądzę, że reszcie nie powinno być jakichś problemów. Dobrze, mamy tutaj tego maglewa. Tego nie będę na pewno tyle wielbić. Mamy jedną nitkę, która jedzie tędy. Puścimy sobie drugą nitkę. I ona będzie jechać przez siebie. Tutaj. I z powrotem. No. Taki krótki przejazd. Ewentualnie możemy zrobić, żeby ta nitka, co jest tutaj głównie handlowa, jeszcze tutaj skręcała. No nie wiem, czy jest sens tutaj... Nie, należy zostawić tak, jak wygląda. Dalej, komunikacja. Czy tutaj jeszcze jakąś puścić? Chyba nie. A czy autobusa można puścić, bo on tutaj ma po prostu idealny dojazd. I to akurat zrobimy. Autobus będzie jechać tu dołem. O, dokładnie. Tu będzie mieć przystanek. I on tu sobie nie robi takie kółeczko. Tu. Czy tutaj jest sens, żeby podjeżdżał pod maglewa? Nie, sądzę, że tyle to sobie ludzie już przejdą. Jak będą chcieli. Dobra, tutaj jeden na wyjazd. I tutaj dojazd. Okej. Nie wiem, czemu to się rozjeżdżają. A, bo jeden byłoby tutaj. Co? Okej, dobra, nieważne. Tutaj bardzo często te autobusy korzystamy z tych zawrotek swoją drogą, które im tutaj zafundowaliśmy. Dobrze, natomiast ja tutaj jeszcze chciałem dodać do tej dzielnicy koniecznie. Koniecznie. To jest stąd tutaj odjazd. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć na początku. Dzisiaj jest live o 18. Z City Scanners Industries. Nie Industrial. Industries. Chyba tak to się wymawia, nie wiem. Nie, nie kojarzę, tak. Tutaj, no dobra, zwiążmy tutaj paso jeden. Już nie to. Update chcę. O. Chyba nie powinien to jakoś strasznie tutaj zmienić. Wtedy ten autobus wyjechał w ogóle z pasów. Ach, te autobusy nasze. Dobrze, i handel. Chyba, że handel możemy w sumie tutaj zainwestować. Tak, tutaj jakąś tam drobną dzielnicę handlową. Niech będzie. Będzie trochę głośniejsza, ale już niech mają. Dobrze, jak tam jest z edukacją? No ci na pewno będą potrzebować własne podstawówki, to jest pewne. Średnia. Też wam dam, abyście mi tam nie kotykowali miasta i nie jeździli nie wiadomo gdzie. Uniwersytet to jeszcze póki co jest na poziomie dobrym, bo wszyscy dojeżdżą tego jednego. Ale trzeba będzie tu gdzieś jakiś jeden nowy postawić. To jest pewne akurat. Dobrze, przemysł chce się budować. Dobrze, na przemysł mamy oczywiście miejsca. Zagospodarowano to gdzieś tutaj. Tak, teraz się zastanowiłem. Tak, wiem, czasami się zastanawiam. Tu mamy naszą drogę. Nie, to tutaj będzie dłuższy odstęp bez żadnego połączenia. Ewentualnie jakieś ścieżki, bo tutaj są te ciąg-ciągi. I te ciąg-ciągi bym tutaj chętnie zostawił. Dobra, dotąd. I stąd tutaj. Czy jest sens tutaj łączyć? Dobra, już niech będzie. Już niech ci będzie. I tutaj się budujecie. O! Ale żeby nie było takie, że to jest takie fajne. Znaczy jest fajne, tak? To tu sobie to ulepszymy do wyciszających. Dobrze, i wracając do was. To powinno być wyciszone. A to tym bardziej. No może powiedzmy, że gdzieś dotąd.
Bo tutaj ta poczwórna, a też można ją wyciszyć w sumie. Jest dosyć daleko od was, ale można wyciszyć. Zwężenie do 3 pasów, ale jazda. A tutaj to już jest całkiem dobrze. Maglev jeździ, przyjeżdża, właśnie korzystacie z niego. No jedzie. Tak jak okej, daj siebie. Pokaż mi swoją całą nitkę. Okej, tu jest jedna osoba, świetnie. I na stacji początkowej są 4. A, dobra, może być. Póki mi tutaj się nie dobią korki, jak to były wcześniej, o tych mówię. Bo tu jest za dużo ludzi czekających. A nie, on teraz blokuje mi tych, co? O, reszcie. Chwila. No niestety musimy usunąć tą linię. Bo ona źle mi tutaj jedzie kompletnie. Nie no i dalej źle jedzie. Chwila, chyba wiem co trzeba zrobić. Trzeba puścić taką krótką tu nitkę. I kolejna się utworzy po drugiej stronie. Pokaż. Nie. Ale kit. Coś z tymi stacjami jest tutaj kompletnie nie tak. Bo tutaj są 2 pasy. Co nie? Jeden jedzie tu, a drugi wjeżdża tu. No i tak samo według mnie powinno być tutaj. Okej, usunąłem teraz ten wczesny głos, okej. Tak też można rozwiązać ten problem. Aczkolwiek niekoniecznie. Dobrze, za chwilę. Okej, puśćmy sobie to i zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni. Macie? Możemy ich cały czas zadowalać, ha. Dobra, no i stąd. Nie no, on cały czas chce jechać na ten jeden i drugi. Kudy. Chyba, że tym się nie dogadam. Jedyne co możemy to po prostu, żeby rzadziej jeździła ta różowa linia. I już nie mam z tym, że jej kolor też by się przydało zmienić. Na, nie wiem, może czerwony? Dobrze, ciemny czerwony. A, to autobus. To nie, autobus to może być ryżowy. Daj mi maglewy. To nie ta ryżowa, to jest ryżowa. Dobrze, daj mi to. I wow, stadowiec. Co ty mi tu wyprawiasz? Jeżdżą 2. Wiecie, 2 są kompletnie wystarczające. Nie. Nie bania tutaj tego zmieniać. Słonego tutaj to widzę, że są tłumy. Nawet do tego chyba. Tak, chyba ten jasno niebieski. Tak, on tutaj jeździ, to się bardzo spodobał. Tutaj ci ludzie w ogóle mi madrzą na hałas. I w sumie mają trochę racji, bo tutaj nie powinni mieszkać. Bo dworce kolejowe też powodują chaos. Coś takiego wam powinno kompletnie wystarczyć. Jeżeli tu będą biura. Co jeszcze? Ty? Ty jesteś naprawdę daleko, ale dobra. Zrędzisz, ty masz. A tutaj to nie wiem, co jest głośne. Handel? Nie no, bez przesady. Właśnie, czy my tutaj puściliśmy, ile statków tutaj przypływają? Pokaż mi to. A, są 2 nitki, okej, dobra. Wymagany brzeg. O, przez całe miasto, nie. Dobra. Wracając do tego, co naprawdę teraz robimy. To tutaj ciąg dalszy tej, że w przewspaniałej dzielnicy budujemy sobie. Aby trochę tego handlu tu jeszcze zbudować, bo to on tutaj się tak ciągnie. Ciągnie i ciągnie i wyciągnie się, no. Ciuch. I tutaj. Swoją nogą jutro w miarę możliwości, jeżeli mi się wszystko uda, będzie odcinek z ciągów.
scenariusza. A dodatek tylko jakby coś. Bo nie wiem, czy się uda. Tak. Jak zazwyczaj. Kurczę, mi się chce do łazienki, ale wiem, że nie mogę zrobić przerwy w trakcie tego dzisiejszego nagrania. Dobra. Za chwilę. Okej. Dobra. Dajmy sobie, że to jest tutaj. Bo tutaj widzę, że coś tam ci wyjątkowo dobrze chcą się budować. Kurczę, za dużo tutaj jest tych linii pomocniczych. A nie, dawa. Nie ma problemu. To tylko chwilowe zaćmienie mózgu. W sensie te kratki, to nie? O, tak w ogóle, to tutaj by się przydała jakaś stacja pneumowa. Bo one co jakiś czas rzeczywiście są. I tutaj nawet może być duża. Bo ostatnia duża to była gdzieś tutaj. Nie jest to w linii prostej do tego samego miejsca, ale... Jakby coś, tutaj będzie stadion. Tak zmieniając temat. Dawaj. Ta, i mi tu się jeszcze nie wybuduje, bo stwierdzi, że jest źle. Kurde. Dobra, ale tutaj się budujesz już, dobrze, świetnie. Świetnie, bo nie będziesz mi tu zrzędzić. Dobra, stąd tutaj. Nie. Tym. Ciach. I tu się już w miarę ten... Nie ma takiej dużej różnicy. W miarę. Chcę zmienić połączenie. Tak. Nie ma takiej dużej różnicy, właśnie widzę. He. Okej, to nie. Jednak jest jakaś tam różnica. Znowu się robi noc. Coś ta noc się za szybko robi. Nie to. Co to? Dawaj siłę. Szybciej! Kurczę. To narzędzie jest akurat strasznie wolne. To by tu dużo o nim nie mówić. Dobrze, a zamienię sobie już tak. I tutaj jest już dojazd. Świetnie. Później można nawet pokręcić z tymi drogami jeszcze. Skrzyżowania wyłącz. Atakuje ci wodę i prądu. Dobrze, wodę ci możemy podciągnąć. To jest akurat standardowy problem wszystkich budynków w City Skylines. Woda i prąd. I ciebie trzeba podłączyć ewidentnie z tobą. I widzę, że nawet całkiem ładnie się łączysz. To dobrze. Czyli jak ja bym chciał przenieść tego stopa, o, to mogę? Dziękuję bardzo. Dobrze, już chwila, ludzie, zaraz będziecie mieli tutaj stopa. Macie. Proszę bardzo. Woda. Masz już wodę. Serio. Jesteś w obszarze, ale zrzędzisz się tak. Jak cię wychowali. Dobrze, no i stąd. Sobie zajmę podłączenie gdzieś tutaj. Nie do końca. Musimy sobie zrobić te połączenie do tego. Bo tu rzadziej statki przepływają. Chyba, że... Czekaj. Możemy zrobić to inaczej. Tamci są teraz przeze mnie wściekli. Domyślam się. Ale spokojnie, ludzie, to tylko chwilowe. Ja tylko umowę z orężem podpisuję teraz. I teraz stąd. Popłynie sobie statek tutaj bezpośrednio. A, żółta nitka, fajnie. I jeden przystanek będzie tutaj. Drugi przystanek będzie tutaj. O, dobra, tak powinno być dobrze, bo tutaj ci nie będą kotkować i ci nie będą kotkować. I będą wszyscy korzystać z dwóch. Aż nawet. Dobrze, powinno być teraz dobrze. Prądu ci brakuje. No akurat prądu to ci już wiesz co nie sprawię. Dobrze, tutaj, dotąd. I tutaj tą dzielnicę gdzieś trzeba zaraz zakręcić. Bo nasze Powiśle to jest strasznie wielka dzielnica. Ona sobie zrobi chyba okrąg tak w ogóle. I tutaj sobie będzie wyjazd z autostrady naszej ukochanej. Bo ona tam jest pod ziemią, znaczy my jej teraz nie ciągnęliśmy tam dużo pod ziemią. Ale ona tutaj jest i będzie się ciągnąć dalej. No, tutaj, tu bez przesady, póki co na razie tutaj nie.
Jadą sobie tutaj nasze te autobusy. Autobusy trzeba dać im kolejne przystanki. Tutaj, naprzeciwko. No i na pewno tutaj też mogą się przydać. Tu na razie sobie możecie zawracać, jak chcecie już. Tutaj ta dzielnica nie ma jako takiego autobusu. Ale będzie można im... Nie, może w jakiś inny im puścimy, bo tutaj jest autostrada, to od autostrady można im puścić osobną nitkę, ale tu będzie też zajezdnia. Dobrze, tutaj są nasze pociągi. Czekaj, pokaż mi te pociągi. O, dokładnie, tam mamy naszą nitkę. I musimy się dokładnie zastanowić, co z tą nitką zrobić. Czy autostrada wyjeżdża za nitką, czy przed nitką? Nie wiem, chyba zrobił, że jednak jest przed nitką i trochę przesunął. To jest może i dobry pomysł. Czyli musimy trochę jej wyburzyć. Bez żadnego zwrotu. Tylko nadzieję. Dobra, szansa, że dotąd to jest odpowiednia odległość. I stąd sobie ta nitka będzie jechać zupełnie inną drogą. Dobra, gdzie tu trzeba się wczepić? Tutaj. Okej, bo tu musimy trochę wykręcić jeszcze. Dobra, powiedzmy, że teraz powinno być już dobrze. Ojejku, ludzie się jak chcą strasznie budować. Ale marudziarze. Ale marudziarze, co ci tu hałasuje? Mapa. No dobra, no dobra. No dobrze, rzeczywiście jest tu głośno. Abyście nie marudzili, to wam wyburzę park i tutaj dam wam ludzi. Dobrze, trzeba jakąś nową dzielnicę mieszkalną jeszcze zrobić, tutaj widzę, bo oni tutaj strasznie ją chcą. Kurczę. Tu jest taka miejsca, ale tutaj jakieś węzły jeszcze będą później. No nie wiem, jakby to im tu zrobić. Czekaj. Gdzie jest kolejny kamień doby? Oj, blisko jesteśmy! Samoloty chciałbym już kiedyś też zrobić, tak? Długo na nie czekamy. To by się przydało, ale jesteśmy na minusie. Pokaż, jak tutaj jest ropa. Tu jest jeszcze ropa. Więc tutaj to wam nie dał nic. Się zastanawiam, jakby tutaj jakieś połączenie zrobić. Tu można zrobić jakąś dzielnicę. No dobra, bo tu musimy być przygotowani na to, że kiedyś tu będzie to inaczej wyglądać, więc... Okej, to możemy sobie zrobić na coś takiego, co nie? Albo nie. Nie, daj to. I stąd tutaj będzie zjazd. Zjazd, a może nawet górką. Dobra, dajmy sobie górę. Okej. Mamy to. I proszę bardzo. Macie podłączenie. Ewidentnie to sobie później najwyżej to sobie później zmienimy, tak? Żeby to było trochę inaczej. Okej. I tu póki co tą dzielnicę sobie tak nie dokończymy. Coś takiego. Bo tu nie chcę jej tak bardzo rozbudowywać, żeby później coś jeszcze móc przy tym kręcić, co nie? Jedyne, co możemy teraz takiego konkretnego zrobić, to tutaj jest zrobić autostradę. Ja lubię robić taki kręgosłup tutaj autostradowy na tychże dzielnicach. Po pierwsze, linie pomocnicze już dziękuję. A... Chociaż jak jest tutaj, to możecie jeszcze zawracać. To robi problem, nie. Dobra, to nie. To tutaj musisz skręcić. Dobra. I tu będzie raz coś takiego. I dwa coś takiego. I tu będą dwa pasy dzięki temu. Dwa, nawet wyciszone dwa pasy. O. I sobie będziecie mogli wyjeżdżać jakby coś. Widzę, że już są chętni. To niedobrze trochę, ale dobra.
Tu jest nowa dzielnica, będę musiał się Dominika zapytać. Tu jest dzielnica frajerów, tak właściwie. Szpital mi trzeba postawić. Sauna i szpital to będą mniej zdenerwowani. A może póki co sauna wam wystarczy? Dobra, zadowoleni. I klinika. Jeszcze. No i psychiatry możecie sobie chodzić ile chcecie. Czyli też mam jakieś problemy. Dobrze, już dajcie mi spokój, żeż. Nie interesują mnie teraz wasze problemy. Dobrze, tutaj, 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 okej. No i tu możecie się budować do woli, jak wam zaraz tutaj podciągnę wodę. Ciach, 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 ciach. Okej. Dobra, tu tutaj się budować. Natomiast przyspieszmy ten czas. Natomiast tutaj będzie stacja naszej ukochanej jednoszynówki. Już taka. I ona tutaj będzie sobie jechać tam do zadą, rzesz. Ja wiem, ludzie, jaka będzie wasza reakcja. Będzie z przekleństwami i tak dalej. Mieszkańcy kochani, ale no tutaj jak musi niestety wykonać. Tutaj, abyście byli bardziej szczęśliwi, to proszę bardzo. Wracamy do drzewek. Ale widzę, że to wam nic nie dało. No cóż. No, no, not my problem. No wiesz co, ja tu chciałem, żeby to już jakiś był zakręt, ale dobra. Widzę, że się nie dogadamy zbytnio. A w linii prostej? Nie, okej. Okej, dobrze, nie to nie. To masz coś takiego, chyba że... byśmy zrobili coś takiego, takie. Stąd. Stąd, tu. Nie. Ty tu się jakoś podłączasz na luźno. O, 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 dokładnie. Nie, no bo teraz to tragicznie tutaj wygląda dojazd. Chwila. Teraz to się zepsuło. Chwila. Nie. Ja już tu widziałem moją koncepcję, tylko źle ją teraz wykorzystałem. O, tutaj. I tak jest jakaś taka łódka. Ale z tym niestety musicie już żyć. Tu będą biura. Tu będą mieszkańcy. Dobrze. I lecimy z tym koksem. Prądu nie macie. No prądu możecie nie mieć poniekąd. Poniekąd możecie go nie mieć. My sobie podłączymy ją tutaj. Tędy. Póki co tutaj będzie dotrzeć. Dobrze, już macie, już, spokojnie. Tak teraz się zastanawiam, czy nie postawić tego gdzieś na środku drogi. Może to byłby i pomysł. Chociaż tutaj możemy z drugiej strony puścić to za nimi wszystkimi. A może i tak rzeczywiście jest lepiej. Tak, mając, że będą mniejsze domki, ale trudno. Tutaj. Ciach, ciach. Okej. I stąd ładne podłączenie tutaj. Rzesz, proszę. Dobrze. O, dobra, dokładnie. I tutaj, tą naszą ukochaną drogę, czekaj. Dobra. Jest. Dobrze, no i tu będziecie sobie mogli dojeżdżać tą samą nitką, co jeździ tutaj, czyli w skrócie to przesuwamy. Nie. Nie musimy nawet w ten sposób mieć. Bierzemy stąd. Tutaj do was. O, zadowoleni jesteście, bardzo słusznie. I tutaj. Proszę bardzo, podłączone. Co dalej? Tu swoją drogą. Teraz tak się zastanowiłem. Jeździ nasz autobus. Można byłoby go tu puścić. Żeby on tu sobie skrócił nitkę. Okej, dobra, w sumie. W sumie czemu nie? Może być. Tutaj. I tutaj. Jeszcze zgadnie ludzi przy okazji. I tutaj sobie będziesz wracać tam do głównego miejsca. Mniej będzie tutaj ruchu. I ktoś będzie korzystać z tego zjazdu. Dobrze, ja tu przyspieszyłem czas, żeby dobić do tego, co my chcemy teraz zrobić. Ale no niestety chyba nam się nie uda w dzisiejszym odcinku. I tutaj się jakiś problem zrobił. W
Wiem chyba co. Chyba tutaj muszą być jednak trzy pasy, wtedy nie będziesz takiego problemu. Okej, i tu się coś dzieje. Tutaj ewidentnie się coś dzieje. Aha, bo tutaj nie możemy zrobić, ulepszyć tego, bo tutaj z niewiadomych powodów ta droga. Dobrze, mniejsza z tym. Ile mamy już na zagadku? 35 minut, kurczę. Trochę się zajechałem. Dobrze, dokończę sobie tutaj tą dzielnicę i kończymy. Ta dzielnica będzie sobie jechać dotąd. O, tutaj jest ładne. I tutaj będzie zakończenie. Ciach, ciach, ciach. Ciach. O, i tutaj, o, proszę bardzo, kończy się. Dobra. I dajmy sobie, abyście się tu mogli budować. Ciach, 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 ciach. Woda. No wody oczywiście nie ma. I tutaj sobie zrobimy wyjazd, ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku chyba, tak? Chyba, że to teraz... Dobra, zrób... A nie, bo tutaj nie. Tu trzeba zrobić wszystko po kolei, krok po kroku. Jedyne, co tu mogę teraz zrobić, to podciągnąć tutaj pod ziemią naszą autostradę, bo to też trzeba niestety zrobić. Ona tak tutaj się nie łączy magicznie, jak w niektórych grach, tylko trzeba ją podłączyć. Ciach. I stąd musimy sobie niestety puścić od tej strony i później zmienić kierunek. I aby zobaczyć, czy to jest im potrzebne tutaj, tylko tak na szybko, tu sobie zrobimy, o tak, aby się nie zrobiły światła. Ciach. I ciach. Ciach. Zobaczymy, czy będą chcieli z tego korzystać. Jeśli tak, no to jest to, co, to czego potrzebują. O, dokładnie o tym mówiłem. Powiem tak, jestem aż zaskoczony, jak oni z tego chcą korzystać. Zobaczcie. Zobaczcie, to jest naprawdę... A ten fioletowy to co on tutaj robi tak właściwie? Okej. Okay. No dobra, nieważne. Ale widzę tak czy siak, że naprawdę korzystają z tego zjazdu teraz tutaj. Tak? O, dokładnie. I oni teraz tu będą mogli sobie jechać tędy i rzeczywiście korzystać z tej autostrady, bo ono tutaj jest, co nie? O, tu nawet widzę, że niektórzy sobie skracają drogę autostradą. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zdać łapkę w górę. Tutaj sobie głównie się zajęliśmy tutaj tymi dwoma dzielnicami, bo tam trochę się działo. No i do zobaczenia już dzisiaj o godzinie 18 na live z City Skylines Industries. Tak to się powiem nazywa. Do zobaczenia. Cześć!